Państwa proszę o zadawanie pytań. Spojrzę, czy mamy kogoś na czacie jakieś pytanie. Na razie nie. Proszę Państwa, zanim być może inne pytania czy refleksje się nasuną, ja skorzystam z okazji, że jestem przy głosie i miałabym w takim razie pytanie, o przepraszam, tu widzę już kolejny, natomiast bardzo przepraszam, to ja już zadam to swoje pytanie. Miałabym pytanie do pani dr Oliwii Rybak-Karkosz, może takie bardzo podstawowe, ale dla osoby, która z kryminalistyką no szczęśliwie chyba nie miała do tej pory do czynienia. Być może jest to takie pytanie podstawowe, mianowicie co w dotychczasowej pani praktyce, czy praktyce pani pracowni było największym wyzwaniem, oczywiście w zakresie badania grafiki. Czy jest z nami pani Oliwia? Tak, tak, jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Oczywiście, tak. Przyznam szczerze, że największym dotychczasowym zadaniem było zebranie materiału badawczego do mojego projektu, który właśnie zakładał badanie autentyczności dzieł sztuki, ponieważ prowadząc kwerendę napisałam chyba do większości, a jeśli nie do wszystkich placówek gromadzących zbiory grafiki w Polsce z zapytaniem właśnie, czy posiadają w swoich zbiorach takie obiekty, które mają wątpliwą atrybucję. I niestety najczęściej otrzymywałam informację, że nigdy kwerenda nie była prowadzona pod tym kątem. To oczywiście wynika z problemów, naszych problemów, z kwestii finansowych i tak dalej. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. W związku z tym rzeczywiście kilka obiektów udało mi się zdobyć, część też za granicą zdobyłam, no ale to też była jakaś informacja o potrzebie prowadzenia chociażby takiej kwerendy w takich placówkach, gdzie najczęściej, zresztą Państwo doskonale o tym wiecie, że najczęściej jeśli dochodzi do ujawnienia jakiegoś nieautentycznego obiektu, to jest często podczas prac konserwatorskich albo jakimś zupełnym przypadkiem, więc tutaj też ten problem jest może warty wzięcia pod uwagę przy jakimś kolejnym projekcie badawczym. Ja się po prostu zastanawiam, na ile oko historyka sztuki i metody konserwatorskie nie wystarczają, tak? Że są potrzebne jeszcze metody laboratoryjne stosowane w kryminalistyce, bo no, wydaje mi się, że wprawne oko tutaj historyka sztuki konserwatora wspartego narzędziami określonymi i metodami postępowania w dużej mierze jest wystarczające, chociaż no, być może się tutaj mylę. No tutaj najlepszym przykładem są ekspertyzy historyków sztuki, którzy badają sygnatury artystów. Nie uwłaczając Państwa doświadczeń i wiedzy, my kryminalistycy jesteśmy bardziej z tego, jesteśmy bardziej pod tym kątem uczeni, no bo ponieważ my zajmujemy się badaniem pisma ręcznego zawodowo, mamy odpowiednie do tego narzędzia i rzeczywiście badania przeprowadzane przez moich kolegów kryminalistyków wskazują, że bardzo często ta metodologia przeprowadzania badań ma pewne niedoskonałości, dlatego dobrze by było chociażby pod tym względem właśnie wesprzeć te badania sygnatur przez pismoznawcę. No my u nas w katedrze mieliśmy kilka takich przykładów, gdzie historyk sztuki wydał ekspertyzę, że to nie jest autentyczna sygnatura, podczas gdy my po przebadaniu, po prostu na podstawie swojego doświadczenia, my po przebadaniu metodami graficzno-porównawczymi, które są metodami pomiarowymi, ale też opisowymi, wskazaliśmy, że jednak ta sygnatura jest prawdopodobnie autentyczna, bo oczywiście też nigdy ze stuprocentowej pewności nauka nie dostarcza, ale ten materiał, który mieliśmy, wskazywał na autorstwo danego artysty. Mhm. Dziękuję Pani bardzo za tę odpowiedź i może oddam głos Pani Profesor Jolancie Talbierskiej teraz. Bardzo proszę, Pani Profesor. Dziękuję bardzo. Już usiłuję włączyć ikonkę, żeby mnie było widać, ale momencik. O tak, już widzimy.
Dziękuję za dopuszczenie do głosu. Proszę Państwa, niezwykle ciekawy blok tematyczny. Powiedziałabym, że mnie nawet bardzo interesujący. Właściwie mam tylko parę komentarzy, jeżeli mogę. Najpierw do wystąpienia pani Oliwii Rybak-Karkosz, niezwykle interesującego, ale także z powodu poruszenia niezwykle ważnej kwestii ekspertów. Kto u nas może być ekspertem? Mówię to oczywiście wyłącznie w odniesieniu do dzieł graficznych. Nie każdy historyk sztuki, nawet z doskonałym backgroundem akademickim, tutaj taką wartością podstawową bycia ekspertem w dziedzinie grafiki jest jednak praktyka i doświadczenie pracy w zbiorze. Tutaj jako przykład mogę podać chociażby pana Krzysztofa Krużla z gabinetu Pałpan w Krakowie, które w mojej i nie tylko w mojej opinii jest w tej chwili chyba najwybitniejszym ekspertem dzieł graficznych Rembrandta w Polsce, ale zawdzięcza to swoim długoletnim badaniom naukowym i właśnie pracy w zbiorze i pracy porównywania również w innych zbiorach. Ta kwestia ekspertów w Polsce w ogóle nie jest uregulowana. To jest też rzecz bardzo ważna, bo na przykład muzealnicy czy osoby pracujące w zbiorach nie mogą wydawać ekspertyz, ponieważ nie pozwala im na to kodeks etyki ICOM-u. Za granicą ekspertami w domach aukcyjnych są osoby, które jako warunek muszą odbyć długoletnią praktykę w zbiorach graficznych. Zresztą to jest również wpisane w wykształcenie uniwersyteckie, kierunkowe, ale to już jest zresztą inna sprawa. Więc problem ekspertów i drugi problem, który właściwie referentka poruszyła na samym końcu, kwestia kosztów. Tak naprawdę tego typu ekspertyzy, zwłaszcza z badaniem kryminalistycznym, można podejmować wyłącznie w wypadku dzieł wyjątkowo wartościowych, o których wiemy, że ta wartość rynkowa będzie wyższa niż koszty włożone w przeprowadzenie ekspertyzy. Samo wystąpienie ma jeszcze wiele aspektów, tutaj nie chcę przedłużać, bo chciałabym się odnieść do wystąpienia pana Macieja Wieczorka i niezwykle ciekawego medium badawczego. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zarówno pan artysta określony tak przez pana Wieczorka, pan Wojciech Ładoński, jest najprawdopodobniej wychowankiem kolegium albo Akademii Jezuickiej, która kształciła również w programie kształcenia, zwłaszcza w wieku XVII i XVIII, miała podstawy rysunku i grafiki. Bardzo wielu pisarzy czy też autorów uprawiających panegiryki, zajmujących się pisarstwem, było jednocześnie autorami różnych kompozycji i rytownikami, po części amatorami, ale o wystarczającej sprawności. Podobny przykład jest z Wojciechem Sabałowiczem, który jest notowany, był również wychowankiem kolegium jezuickiego w Rawie Mazowieckiej i autorem różnych miedziorytów. Poszłabym w tę stronę. Sprawa Ludwika Dagoberta, złotnika. To powinowactwo złotników i rytowników jest czymś oczywistym, począwszy od Karalia na dworze Zygmunta Augusta, po, proszę Państwa, rytowników wileńskich XVII wieku, którzy byli przede wszystkim złotnikami. Natomiast ta działalność dekoracyjna w ramach uprawiania grafiki była zajęciem pobocznym. Tutaj bym szukała troszkę w tym kierunku. I jeśli mogę, jeszcze jedna tylko uwaga do wystąpienia pani Zagrajek, to myślę, że to było przejęzyczenie, gdy autorka powiedziała, że wrócono do dawnej techniki drzeworytu. No tu się muszę nie zgodzić. Technika drzeworytu XIX-wiecznego sztorcowego była całkowicie nową techniką i nie miała kompletnie nic wspólnego z klasycznym drzeworytem, zarówno jeśli chodzi o podłoże, jak i opracowanie. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję również pani profesor. Czy prelegenci chcieliby odpowiedzieć, czy jakoś ustosunkować się do refleksji pani profesor Talbierskiej, pan Maciej Wieczorek, czy pani Zagrajek? Bo jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnych. Jeśli może, proszę. Chyba, że wszedłem w pani Zagrajek słowo. Nie,
Dobrze, to może w kolejności. Zacznijmy od pana Macieja Wieczorka, a nie dobrze, skoro pani już jest, to dobrze. Bardzo podziękować za uwagę. Oczywiście można to interpretować jako przejęzyczenie. Dziękuję bardzo. Znaczy tak, jeśli chodzi o mnie, to podejrzewałem właśnie, że Ładoński może być wychowankiem właśnie kolegów jezuickich, no ale no na razie no właśnie to, co przytoczyłem, to były takie no fakty, które udało mi się ustalić, ale a jeśli chodzi o Dagoberta i ten właśnie to, że był złotnikiem, to tak, właśnie też zdaję sobie z tego sprawę, zresztą nawet wczoraj było o tym mówione, że o wspólnych częściach warsztatu złotnika i warsztatu rytownika. I z tym, że wraz, no wydaje mi się, że te płyty Dagoberta, one po prostu były za dobre i no żeby osiągnąć taki poziom, no niestety on chyba musiałby spędzić kilka lat intensywnego stażu w warsztacie, czy to złotniczym, czy rytowniczym, w jakimś no potężnym zagranicznym ośrodku, a też nie wnikałem w trakcie prezentacji w jego biografię, ale no jego biografia raczej na to nie wskazuje, więc mi się wydaje jednak, że to było, że te płyty zamawiał, czy to u Siemiginowskiego, Charles Delahaye, czy gdzieś skądś z zagranicy sprowadzał. No tak mi się wydaje, zresztą też tego nie przytaczałem, ale znalazłem właśnie kilka dokumentów dekorowanych przez Dagoberta, do których dekoracji nie użył matryc, a wykorzystał motywy kaligraficzne i jakieś rysunki zwłaszcza heraldyczne. No i te jego rysunki są naprawdę, no nie są, powiem tak, nie są wysokich lotów, więc wydaje mi się, że człowiek, który, no znaczy twórca, który tak no nie potrafi zbyt dobrze rysować, no tym bardziej nie miałby pewnej ręki, jeśli chodzi o posługiwanie się rylcem. Także tak, ale dziękuję tutaj za uwagę. Myślę, że jeszcze wracając do Ładońskiego tutaj bardzo kwestia... przepraszam, czy ja bym mogła tylko wciąć uwagę, dlatego że powoli kończy nam się czas, a jeszcze jest pytanie od pana profesora Wagnera. Także ja wiem, że bardzo dotkliwy jest ten brak rozmów kuluarowych, które gdzieś tam mogłyby się toczyć dalej i żebyśmy mogli sobie dopowiedzieć różne rzeczy, ale jestem zobligowana, żeby jeszcze oddać głos oczywiście panu profesorowi Wagnerowi, także bardzo przepraszam i proszę pana profesora Wagnera. Kończę w takim razie. Dziękuję. Dziękuję również. Tak, pani profesor, bardzo dziękuję za dopuszczenie do głosu, zwłaszcza, że jesteśmy kolegami z tej samej uczelni. Ja właściwie w tym duchu tematu, który pani poruszyła z konserwatorskiej perspektywy, chciałbym się na krótką chwilę odnieść właśnie do referatu pani dr Rybak-Karkosz. Otóż powiem wprost, ja osobiście poczułem się nawet zaskoczony tą kategoryzacją, którą pani doktor przeprowadziła, że w kompleksowych badaniach kryminalistycznych winniśmy je podzielić na trzy etapy. Ten najmniej zobowiązujący, czyli konserwatorski, potem analiza historyczno-artystyczna i na samym końcu analiza laboratoryjna stricte kryminalistyczna. Bym powiedział na bazie nawet własnych i doświadczeń i obserwacji, że ta kolejność w praktyce jest nieco odwrócona. To znaczy na samym początku znajdują się badania historyczno-artystyczne, które określają, prawda, że jest to dzieło tego a tego artysty z takiego a takiego okresu, jeszcze w dodatku takiej a takiej technice, co potem dopiero jest weryfikowane, czasem bardzo brutalnie, przez specjalistyczne badania konserwatorskie, prawda, no spektrografię, rentgeny, badania składu chemicznego i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie na samym końcu może do tego dojść kryminalistyk z takim instrumentarium, jak chociażby grafologia, prawda, no bo tutaj z panią profesor Kulpińską się zgodzimy, że ani historyk sztuki, ani konserwator, no biegły w zakresie grafologii nie będzie, w zakresie kaligrafii historycznej, owszem, ale nie w zakresie grafologii. To byłoby tyle, jeżeli w największym skrócie chodzi o pierwsze wystąpienie. Jeśli chodzi o wystąpienie pana doktora Wieczorka, ja nie tylko ze względu na ograniczony czas, ale i specyfikę sprawy bym postawił ją tak. Drogi panie doktorze, czy dałby pan głowę jako magistrze?
Tak, to w takim razie, drogi panie doktorze in spe albo magistrze, czy dałby pan głowę, że owe sztychy, i tu pozwolę sobie na znamienny geścik, podpisane skulpcit ładoński, to są naprawdę ryciny, to są naprawdę miedzioryty, a nie bardzo precyzyjnie, delikatnie, piórkiem albo jakimś stylusem wykonane rysunki. Do czego zmierza? Myślę, że obaj doskonale wiemy, że w przypadku tego rodzaju finezyjnych dekoracji dokumentów pergaminowych, a zwłaszcza pod koniec XVIII wieku czy na początku XIX wieku dokumentów papierowych, wyodrębnilibyśmy dwie kategorie. Te, które były bogato dekorowane rysunkowo, i te rysunki w swej kresce, w swej finezji, zgadzam się, czasem łudząco przypominają nam kreskę miedziorytniczą, no i właśnie grafiki par excellence. W przypadku tych późniejszych, które pan pokazywał, nie dałbym głowy. Natomiast w przypadku owego niby skulpcit ładońskiego, mi osobiście wydaje się, że to są po prostu rysunki. I jeszcze trzecia kwestia do pani doktor Manikowskiej-Jazownik. Chciałem zapytać, czy pani w swojej praktyce badawczej nad owymi fizjonotresami badała też tą specyficzną kategorię dzieł z pogranicza rzemiosła artystycznego i grafiki, jaką są kompozycje eglomizé, gdzie właśnie w XVIII wieku, na początku XIX wieku w tych dziełach bardzo często pojawiają się tego rodzaju profilowe, finezyjnie opracowane i często dopracowywane też rylcem kompozycje. To wszystko, dziękuję. Jak najbardziej miałam do czynienia z tymi obiektami. One się znajdują również w zbiorze miniatur MK. Natomiast natomiast tam jest przede wszystkim problem związany z nomenklaturą, dlatego że eglomizę obejmuje, po pierwsze nie ma spójności w opiniach badaczy co do techniki, co do sposobu wykonania techniki, tam troszeczkę ryser inaczej to specyfikuje, później to w publikacjach jest dosyć zagmatwane. Natomiast generalnie wiąże się to z rytowaniem według niektórych właśnie w płatku złota, a według innych w laserunkach i warstwie malarskiej. Także tutaj jest duża niespójność nomenklaturowa w tym temacie. Proszę Państwa, przepraszam, ja się muszę odezwać tutaj i zareagować, bo powoli zaczynamy być po czasie. Pytanie do Pani Dyrektor, czy mamy jeszcze, czy udzieli nam zgody na 2 minutki ewentualnej odpowiedzi Pana Wieczorka, czy już przechodzimy do przerwy? Drodzy Państwo, właściwie potrzebujemy tylko 2 minutki, żeby się przepiąć z sesji na sesję, więc jeśli Państwo chcecie, to możemy kontynuować jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko. No myślę, że pociągnijmy, dokończę tak, już tę dyskusję. Dokładnie. Zwłaszcza, że tutaj jest bardzo ciekawa, także jeszcze poproszę raz Pana Wieczorka o odniesienie się. To tak. Odpowiadam, jeśli chodzi o Dagoberta, proszę, Ładońskiego, tak, nie dość, że głowę, to jeszcze 2 ręce i stopy bym sobie dał uciąć, ponieważ już troszkę, powiem tak, tego dokumentu nie widziałem, nie miałem z nim kontaktu bezpośrednio, ponieważ Biblioteka Czartoryskich, tam gdzie jest przechowywany, odmówiła mi ze względu na zły stan zachowania, jednakże troszkę już strawiłem czasu nad rysunkami Dagoberta i rysunek jest zupełnie, zupełnie odmienny. To był miedzioryt, z całą pewnością stwierdzam, że to był miedzioryt. Także tutaj, jeśli o to chodzi, nie mam wątpliwości. Pańska odpowiedzialność. Ja tylko stawiam pewną kwestię po koleżeńsku. Dziękuję oczywiście. Dziękuję. Serdecznie dziękuję w takim razie. Myślę, znaczy pojawiły się jeszcze jakieś pojedyncze, widzę, głosy na czacie, ale myślę, że to sobie po prostu ewentualnie doczytamy i prelegenci odpowiedzą odpowiednio na poszczególne pytania. I proszę Państwa, no w związku z tym bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję. Ona z pewnością nie jest wyczerpana, ale być może no, kontakty będziemy jeszcze utrzymywać po konferencji.